No i dobrze, moi mili, tutaj przyszła mi, odebrałem wszelkie tutaj no, rzeczy potrzebne do naprawy moich hamulców. Wiecie, to jednak jest ważne. Ja nie, oczywiście nie mam pretensji do diagnosty, że mi tutaj nie dał przeglądu, no bo to jednak kaczka może być fajna, ale bez hamulców to jest tylko niestety niebezpieczeństwo na drodze dla innych i dla mnie, także trzeba to było zrobić. Kupiłem już taki zestaw szczęk. Tak, to są szczęki. No, te szczęki stare to widać były. Nie były jeszcze tak trochę zużyte, ale już takie widać o połamane, popękane, dlatego nie warto było, wiecie, o tego no, montować. Dlatego założymy nowe szczęki. Od razu dam tutaj nowy bęben. Kupiłem też bęben, bo ten stary. To znaczy, kupiłem tylko jeden, bo. Drugi był wymieniany chyba rok albo 2 lata temu, ale w ogóle jest bardzo słaby. Nie jest zużyty, także nic się tutaj nie stanie. Bo to jest oryginalny. Tu już widać ma rant dość duży i takie wżery. No rysy to już powiesz. Postanowiłem kupić nowy, bo teraz szukać jakiegoś tokarza, żeby to toczył, to bez sensu. Tutaj jeszcze zamówiłem taki zestaw naprawczy. O, czekajcie, coś takiego. Denmark. To Denmark to jest Dania. Z Danii o nowe sprężynki, nowe takie pierdółki, podkładeczki, prowadnice, bo te stare, zobaczcie, stara prowadnica to już jest, o, szrot, wygina się w ręku, także wszystko od razu wymienimy. Wszystko wymienimy na nowe, bo te sprężyny to już potraciły swoje sprężynowe właściwości. Od razu nowe linki. Bo stare linki widzimy, to też już jest szrot. Także wszystko powymieniamy. No i jeszcze dochodzi nam, tu już tam leży taki drążek poprzeczny kierowniczy. Tamten też już miał luzy, ale to na końcu zrobimy. Także tymi zakupami powiedzmy połowa wartości kaczki. No ale chce się jeździć, to trzeba włożyć. Tutaj mam książkę. Widzicie, jak co montować. O, tak to wygląda wszystko. Wymiana szczęk hamulcowych. Prosto, łatwo i przyjemne. Tutaj mam na przykład taki regulator, jakiś samoregulator. Tutaj widzę, o, dystans między śrubami 70 mm. Mogę teraz, wiecie, przyświrować mądrościami z książek. Tu mamy ten regulator, ale lepiej w internecie świrować mądrościami z książek niż mądrościami z dupy, jak to się mówi. No dobra, tutaj muszę poczyścić troszeczkę to, bo jest taki syf. Tu wymieniałem te cylinderki, były wymieniane też, także to jest świeże. Także tu mamy z tym spokój. Tu poczyszczę z tych smarów i będę się brał samotaż. Nie będę wam tego pokazywał, bo to jest proste. Zresztą nawet nie będę miał czasu kręcić tego, bo jeszcze Ducato musimy ogarniać. Dzisiaj mamy sobotę. Taki, można powiedzieć, trochę poranek, późniejszy poranek. Trzeba będzie to poogarniać i jechać na przegląd. Dobra, trzymajcie się. Witajcie, moi mili, w tym ciepłym, niedzielnym poranku wrześniowym. Jestem na tradycyjnym spacerze. Tam widzicie w oddali czworonóg chyba coś wyczaił na polu i się czai. A jestem na takim porannym, codziennym spacerku. Tutaj mam fajnie, bo mam 10 minut piechotką do lasu. No, także wiecie, trzeba się naładować pozytywną energią, bo niestety jest niedziela, a musimy troszeczkę podziałać przy naszej kaczce, bo jak to się mówi, szef w dziurawych butach chodzi. Także my wracamy z kabanem i idziemy pracować. Tak więc walczę ze swoją kaczką tutaj. No, tylko robię takie zapraweczki, bo troszeczkę się nadszarpnął ząb czasu. Ja ją robiłem blacharsko tak z 10 lat temu, ale to była taka, wiecie, bardzo amatorska blacharka, żadnych tutaj zabezpieczeń antykorozyjnych nic, tylko wymieniłem blachy, dałem bitex i heja. No i trochę tu już widzę, wychodzi. Tutaj, no, spawałem takie łatki, bo to, wiecie, zaczęło, tu już jest troszeczkę pognite, ale no niestety jakiś czas będzie musiało to wytrzymać. Będę miał jakieś trochę czasu, to
Kaczkę tutaj ładnie odnowimy, powycinamy wszystkie blachy i damy wszystko od nowa, ale na razie jeszcze dziadek musi nam posłużyć. Tutaj ten tył też. Tył robiłem sam. To nie jest oryginalnie. Tutaj wziąłem dwie takie cełówy. Miałem z półtorówki wygięte. Wspawałem tak mniej więcej. Nawet ładnie to wygląda. Dorobiłem tutaj nową blachę do bolca na drzwi, bo stara już się wygniła. Dorobiłem. Patrzcie, jakie te drzwi są zmaltretowane. Drzwi to będą się chyba gdzieś jakieś kupić, bo to jest taka tragedia, że szok. O, tu kiedyś ktoś wymieniał. Też ma kilkanaście lat naprawa, widzicie. Ja to nawet nic jest zakonserwowane. Ale no, dorobiłem nowe otwory na zawiasy, bo były pourywane śruby. Także tak to wygląda tutaj. O, na szybciora wstawiłem kawałek progu, bo tu wyżarło, też było pełno ścierwa, jakiejś, wiecie, gliny, ziemi, bo to jak jeździłem po lesie, to się nawaliło. Także wiecie, szybko, wycięte, pospawane, teraz to wyczyszczę, szpachla, mam trochę czarnej farby i te doły tak ładnie pomalujemy. Tu będę musiał wyciągnąć, bo pożyczyłem koledze i uderzył i... No i wiecie, jak to jest pożyczanie. O, tutaj teraz przedostatnia robota. Tak wygląda. No to 10 lat jest, ale widzicie, zero konserwacji z rolniczego. Ja tu pamiętam, trochę biteksem to smarowałem. No wiecie, wcześniej nie uwiedziałem, że można lepiej. No ale nic, tutaj jak jest wlew. Czekajcie, nie wiem, czy to będzie widać. To jak jest rura, o widzicie, tam nie do końca zrobiłem otwór. W sensie, że nie jest szczelne i jest dziura. I przez tą dziurę przez tyle lat, tyle sypu się nawaliło. No i to wszystko ładnie gniło. No ale też wiecie, woziłem piach luzem. O, czy to już żwir, o. Tu mamy żwir, będę musiał to tam wybrać. Wybrać stamtąd, patrzcie, to nie wygląda to za ciekawie, ale jeszcze będzie musiało trochę wytrzymać. Myślę, że co zrobię, to już mam taką, o. Zrobiłem sobie blachę. To wytnę tutaj do zdrowego. Drobię też szybko taką blaszkę wewnętrzną i... No i to będzie musiało na razie wytrzymać. Także widzicie, to jest naprawdę szybka akcja. Przeszedłem teraz na stronę kierowcy. Tutaj no, zobaczyłem, że te drzwi są takie troszeczkę tutaj wyszła rdza. I zacząłem szlifować i przypomniało mi się, że tutaj robiłem reparaturkę drzwi. To jest... O, tutaj jeszcze widzicie na dole taki cyputek. To miałem takie, znaczy do tej pory mam takie cienkie blachy. To były jakieś półki czy coś takiego. No i z tych półek robiłem sobie takie reparaturki, wiecie, na początku mojej kariery. Ale to jest blacha dość cienka. Takie powiedzmy 0,8, może nawet troszeczkę cieńsza. No to dałem sobie z tym spokój, bo to jest troszeczkę za cienka. No i się przepalała, wiecie, przy spawaniu. I teraz pokażę wam takie coś. Widzicie, tutaj jest goła blacha, szpachla. Niepotrzebnie to zacząłem szlifować, bo bym pokazał, że nawet pomimo tego, że o, to tak latało sobie, to w ogóle i pomimo tego, że nie było to idealnie pospawane, widzicie, spawy co 1,5-2 cm, to w ogóle nic szpachla nie popękała. Co mnie, powiem szczerze, zaskoczyło w tym wypadku. I nie ma ani gramika rdzy. Patrzcie, przejrzyjcie sobie to. To jest 10 lat. W 2009 roku to robiłem. Zobaczcie. Nie wiem, o co tu chodzi. I pokażę wam, jak rozwiązałem problem zakładki. Po prostu tak sobie to zostawiłem. Nawet jeszcze troszeczkę odchylę. O, widzicie? Widzicie zakładkę? Taką tam jest, o. O, widać taką zakładkę. Tam już troszeczkę zaczęło rdzewieć. Ale zobaczcie, te miejsca, gdzie spawane było. Widzicie takie małe pikuliczne punkciki?
Czekajcie, niech to urwę. Wiesz co, ja to wytnę i zaraz wam pokażę. No, to jest ta nasza reparaturka stara. Tutaj dorobiłem nową z blachy jedynki. Tu już mamy, wiecie, zaepoksydowane. Zaraz to przyspawamy, ale zobaczmy jeszcze tutaj naszą tą starą blachę. Tu już na przykładzie Ducato wam opowiadałem, że... O, tutaj jak mamy... Czekajcie, ten telefon nie chce się w ogóle skupić. O! Tu gdzie mamy przepalenia farby, a to jest kawałek oryginalnej mercedesowskiej farby, czyli to jest jakiś tam pewnie epoksyd dobry. No i widzicie, tak wygląda po przepaleniu. Jest zardzewiały, ale nie ma jakiejś tam tragedii, wiecie, żeby coś tam gniło. Tutaj jeszcze znalazłem taki mały szkopuł przy drzwiach. Mamy taką tutaj rdzę, zawsze jak jadę i robię zimny łokieć, to bardzo mnie to denerwuje, bo tutaj jest takie, widzicie, zażarte tu. I tu jeszcze jakaś, nie wiem, coś dziurka, czy tylko jest rdza, zaraz zobaczymy. No ale tutaj ewidentnie trzeba będzie coś podziałać, bo nie mam zamiaru drzwi potem szukać, jak mi wygnie tutaj rynienka. No od środka też nie wygląda to za ciekawie. Ale tu nic nie zrobię, nie wymyślę za dużo, bo żeby to zrobić dobrze, to by trzeba było wyciąć ten cały pasek blachy, żeby mieć tutaj fajny dostęp. A tak tylko zdemontuję szybę i tutaj po prostu wyczyszczę, ile się da. Damy szuwaks. A tam trzeba będzie pewnie coś kawałek od zewnątrz spawać. Tu widzę już, że tu jest coś luźne. Się odkręciła. O, śruba się odkręciła, także wszystkie śruby muszą być dobrze podociągane. Nic, demontuję to i robimy. No, wszystko podemontowałem, wyszlifowałem. Tu jest obraz naszego zniszczenia. Tu jest nawet, o, widzicie, pęknięte. Dlatego z tym trzeba będzie sobie poradzić od środka. Czekajcie, tu. O, tu są. O, widzicie? Widać. O, ale zażarte. Ciekawe, czy to jest tylko powierzchowna rdza. O, tu widzicie, trzeba będzie wyciąć troszeczkę więcej niż oryginalnie zakładałem. Czekajcie chwilkę. Dobra, wytniemy troszeczkę więcej. Tutaj teraz przydałby mi się dremel. Muszę chyba sobie kupić dremelka z takimi fajnymi tarczkami do cięcia. Bo jak widzicie, będę haratał to boszem, to poharatam drugą stronę. Dlatego na takie akcje lubię sobie zostawiać takie, wiecie, nadżarte, zużyte tarcze. I taką tarczą fajnie mi się uda to powycinać bez uszkadzania tutaj tej drugiej ścianki, takie przynajmniej w teorii. Tutaj, o, jeszcze widzę, dobrze, że to zdemontowałem, zaczyna powoli żreć rdza tą prowadnicę do szyby. Nie wiem, czy to jest demontowalne, czy to można wyciągnąć ze środka. Będę musiał to jakoś coś tu powalczyć. No i tutaj, gdzie to jest? O, tu też było, widzicie, jakaś akcja, pękło. Wszystko było takie luźne. To trzeba będzie naprawić. Wiecie, to ma być kaczka pierwszorzędna. To trzeba będzie zrobić w miarę dobrze, bo już nie będę chciał do tego w przyszłości zaglądać. Korzystając z mojej szlifierki z długim pyskiem, udało... Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! Udało mi się tam podejść i wyszlifować. Wyszlifować od środka tą rdzę i na szczęście nie ma tutaj tragedii. No, tu jest fajnie do czego spawać, tylko tutaj muszę usunąć, jest takie, widzicie, Niemcy tu przyspawali takie jakby wzmocnienie, tylko na nieszczęście ono jest zgrzane na samym narożniczku, dlatego nie będę tego nic tu rozwiercał ani kombinował, tylko ten akurat, o, zażarty kawałek usunę. Tutaj mi się przydała taka fajna, wiecie, lisica na sprężone powietrze, żeby to tam podejść, ale damy sobie radę bez tego. To mam kawałek brzeszczota. Zaraz to obetnę, zruszam i tego się pozbędziemy. No, jeszcze wezmę, tu już mam naszykowaną cieniutką tarczę.
założę na tą szlifierę z długim pyskiem. Jeszcze tam, jeszcze muszę tam, widzicie, dokładniej to, jeszcze muszę dokładnie to tam poszlifować. No i dobra, moi mili, wszystko tutaj wyczyszczone. Dorobiłem taką blaszkę. W sumie nawet nie dorabiałem, tylko znalazłem to na śmietniku. To jest kawałek progu z Ducato. No ale bardzo ładnie tu pasuje. Troszeczkę, wiecie, to poprzycinałem. Tu musimy niestety teraz pospawać wszystko na styk. Dlatego, żeby nie używać, wiecie, za dużych prądów, w sensie amperażu, to zrobię tu taką minimalną szczelinkę. No jak będzie ta szczelinka, to wiecie, można będzie mniejszym prądem to ładnie połapać. Czekajcie, zrobimy inaczej. Ustawiłem takie niecałe 50 amperów według naszej chińskiej spawarki. Jakby złapać te pierwsze wymiary. Narożniczki. Czasem jak jest za duża szczelina, to dziadowski chwytak do telefonu, to trzeba parę razy tak popyknąć. Zrobi się na dotyk taka kuleczka drutu i wtedy można spawać i to się wszystko ładnie nam rozleje. Dobra, przyłapane. Teraz można sobie to pospawać, ale myślę, że dam większy prąd, bo ten jest troszeczkę za mały. Albo dobra, pozostanę jeszcze przy 50 amperach. Założymy kask.
tutaj nie chłodzę i nie spawam tak też punktowo, bo mamy tutaj dużo takich, wiecie, przytłoczeń, to raczej tu nam nie pofaluje, chociaż zaraz zobaczymy. Już nie widać w komputerze. Robiąc szczelinę, może naprawdę to postawać takim, wiecie, malutkim prądem, bo wtedy macie gwarantowany przetok. No dobra, teraz to szybko wyszlifuję. No i dobra, poszlifowane teraz tylko takie miejsca, jakie...
Ale tu się muli. Pospawane. Jeszcze tutaj muszę... Nie, tu nie muszę chyba wyrównywać. A nawet jak będę... Nie, muszę tu wyrównać. Tu muszę jeszcze wyrównać, bo jest taki zadziorek. I już mamy to gotowe. Tu nie będę więcej nic szlifował. Wiecie, zagłębia się sprawy. Jest na styk. Może być. Przyjdzie szpachla, będzie git. Dobra, to mamy ogarnięte. Teraz tutaj takie mamy główienko, to jeszcze wyszlifuję i dziś będziemy mieli już spawalniczo, blacharsko ogarnięte. Przechodzimy teraz do dołu. Tutaj już wyszlifowałem sobie naszą rdzę. I tak robię test organoleptyczny, który zawsze nam pokazuje prawdę. No to na razie nic tu nie chrupie. Czyli ten meter kaczki jest, powiedzmy, w miarę zdrowy. Mówię w miarę, bo tu dalej zrobiłem takie kontrolne nacięcie i sytuacja nie wygląda za ciekawie. Tam widzę, jest powierzchowna rdza, ale jak tutaj czuję palcem, to góra jest zdrowa. No i tu już zaczyna się bok. O, słyszycie charakterystyczne skwierczenie. O, to trzeba wywalić. A odtąd jeszcze może być, jak to się mówi. No i dobra, szlifiera, dłoń i ogień. Szybka akcja, pach, pach. Tutaj porobiłem nasz prożek. Ładnie się wszystko się trzyma, blacha jedynka. Tu zrobiłem taki narożniczek. Teraz wyczyszczę tutaj wszystko od środka. Damy tutaj, wiecie, elastometal na te spawy. No to już podejrzewam, że na razie to zostanie jeszcze przez długi, długi czas, dlatego wolę to zakonserwować. Także to wyelastometalujemy. Zostało mi jeszcze trochę blachy jedynki i zrobię od drugiej strony od razu zamknięcie tego całego progu. Jesteśmy teraz na spodzie naszej kaczki tutaj. Zacząłem czyścić sobie już ten nasz wewnętrzny próg. Tyle trzeba będzie dorobić. Tutaj niestety patrzę, że dalej chyba będę musiał do końca to wyciąć. Bo zobaczcie, co tutaj jest. Tak to jest, jak się wozi piasek luzem. No. Mamy tutaj pełno piachu, czyli niestety, ale to też trzeba będzie zrobić. Tutaj jeszcze ten kawałek się, widzę, jako tak otrzyma, chociaż raz to wyszlifuję i zobaczymy. No także nic, bez sensu byłoby to zostawić, bo po zimie zaraz by to, widzicie, to jest jeszcze wilgotne. Także niestety, kaczka jeszcze dzisiaj. No i dzisiaj chcę to skończyć. Muszę się to wszystko poogarnąć. Poogarniałem już cały tutaj tył. No, tak to wygląda. Tutaj dałem 70 amperów prądu i wiecie, porobiłem takie punktowe spawy. Tu na dole też punktowe takie, powiedzmy, zgrzewy. Wycięłem takie prostokątne otworki, wiecie, żeby szuwak sobie wylatywał. Miejsce na szuwak, żeby wpuścić. Także tak to wygląda. A tu będzie też takie miejsce na szlubach, już nie chciałem się dorabiać blaszki. Także tak to wygląda. Temat ogarnięty. W środku tam dałem elastometal. No, także tak to wygląda. To teraz zaepoksyduję. Ale zanim to zrobię, to jeszcze przejdę na tył. Bo w tyle jeszcze widzę, że mam parę tych, parę rzeczy do zrobienia. Żeby już jak już ogarnąć, to ogarnąć. No i dobrze, moi mili, mam tutaj wszystko poszpachlowane. Dałem epoksyd. Teraz znalazłem takie tutaj w moich, powiedzmy, przepasnych zapasach starych farb. O, takie tutaj zlewki. To są poliuretany. Myślę, że będzie ze 200. Mam jeszcze jakiś stary, zabytkowy utwardzacz. Mam nadzieję, że mi dobrze utwardzi. A jakby to było mało, to tu mam jeszcze trochę akrylu. To jest akryl, a to jest poliuretan, ale to wiecie, najwyżej sobie
jedną stronę jakby mi no, pomaluję akrylem, a drugą poliuretanem, ale mam nadzieję, że mi starczą te zlewki. Tutaj jeszcze miałem no, trochę takiego starego baranka. To tu z tyłu. No. Z tyłu dałem baranka. Też na ten cały epoksy, także spoko. No. Zaraz się bierę. Mam nadzieję, że to szybko ogarnę i bo trzeba się brać za Ducato. Pomaluję to. Pomontuję sobie potem te drzwi. Powkładam te szyby. I trzeba będzie od spodu trochę tam, wiecie, ogarnąć. I kaczka wypadł. Mam nadzieję, że odzdzięczy mi się jeszcze długą pracą za ten akt dobroci. No i dobra, szybko mam wszystko, doły mam pomalowane. Tak to wygląda. Ja cię tu nie ma co się pieprzyć, bo na to naprawdę nie mam czasu. Tył dałem no, epoksyd baranek i na to ten cały poliuretan. Także dół mam zrobiony. Teraz rozrobiłem sobie to, tego Inter Plusa. O, tutaj mam rozrobionego. Zaraz tutaj muszę jeszcze wyczyszczę. No, wyszlifuję, wiecie, tak trochę zmatuję szczotą drucianą te wszystkie blachy, które tam wymieniałem od dołu. Odtłuszczę, wysuszę i pomalujemy to Inter Plusem. I to będzie koniec. Potem znajdę jakiegoś szuwaksa i tam wpuszczę w te progi. Mnie wzięło na tą naprawę mojej kaczki, że założyłem jeszcze takie fajne plastikowe nadkola. Tutaj te wszystkie kaczki mają problem z tym, że no, w oryginale tutaj lubi chlapać błoto, bo w oryginale jest tylko taki kawałek plasticzku, który wiecie, niby ma za zadanie no, chronić przed chlapiącym błotem, ale to się w ogóle nie sprawdza, także za parę złotych zamówiłem no, z Allegro takie coś. I na jakiś czas wystarczy. Poprzykręcałem na wkręty. Na pewno będzie git. Jeszcze jedną rzecz tutaj zrobię. Jak już taki jestem dobry dla mojej kaczuszki. Czekajcie. O jest. Tutaj widzicie. Pęk mi pedał. Nie wiem, czy w ogóle można na YouTube mówić pedał w tych czasach. No, ale wiecie, o co chodzi. No, taki był. Tu już ktoś, widzę, sztukował. Wstawił zawias z jakiegoś mebla. No, ale działa to dobrze. Tutaj wytnę, wstawię blaszkę i będę miał elegancki przyspieszacz tak zwany. Niech ktoś mnie powstrzyma. Jestem teraz pod kaczką. Tutaj miałem taki problem, że te wodziki, czy jak ktoś tam nazywa, trochę tutaj były luźne, bo nie było takich tulejek. Nie wiem, co to było oryginalnie. Tu widzę, ktoś kiedyś dał jakieś gumowe kawałki węża. Ja też coś takiego zrobiłem. Obciąłem węża, wstawiłem. No i teraz nie będzie, wiecie, tak latały te haczyki tak jak żyd, przepraszam, jak po pustym sklepie. No, także to już mam naprawione. Tylko jedna rzecz teraz mnie zastanawia, może wy będziecie wiedzieć, o co tu chodzi. Tutaj coś delikatnie podcieka olej. Czy ktoś wie mniej więcej, co tu, czy to jakoś łatwo można naprawić, czy to, nie wiem, trzeba poodkręcać. Bo tu widzę, jest taka dykielek, czy to jest, wiecie, jakiś uszczelniać coś? Ktoś może mi doradzić, jakiś fachowa mądra głowa mechaniczna? No, to by było chyba, wiecie co, na tyle zrobię to i to już będzie koniec na dzisiaj kaczki. Na ten czas jej to wystarczy. Aha, jeszcze wam pokażę, jak zrobiłem ten pedał. Przepraszam, przyspieszacz. No i tutaj, wiecie, nic specjalnego, wstawiona blaszka. Poczekam, niech ta farba wyschnie, bo ona dość długo schnie. I jutro to przykręcę. I także tak to wygląda. Kaczka ogarnięta. Piękna moja kaczka. Już ponad 10 lat ze mną jest i myślę, że jeszcze trochę jeszcze pobędzie. Także nic, ja to wrzucam w internety, a jutro robimy tutaj porządek. Bo tu trzeba wszystko poogarniać i bierzemy się nasze Ducato. Kończymy Ducato i czekają nas następne ciekawe busowe przygody. Trzymajcie się, moi mili. Bye.